Witajcie serdecznie. Dostaję mnóstwo maili. Niektórym się widzom moim otwierają oczy. A sprawa dotyczy czego? Płytek elektronicznych. Niektórzy są zdziwieni, że ja lubię zbierać te płytki i wydłubuję jakieś elementy z tego. Niektórzy się śmieją, że zbieram śmieci. A niektórzy zaczęli kombinować. Dobrze. Po co ja zbieram? Ja przeprowadzam eksperymenty. Na przykład z odzyskiem złota. Oczywiście możemy sobie obejrzeć mnóstwo filmów amerykańskich. Jak tam się odzyskują złoto. A ja sobie sprawdzam na naszym terenie. W naszych warunkach sprzętu. Takiego jakiego, czy ja dostaję, czy znajduję, czy z innych powodów ląduje u mnie. Co ja odzyskuję? Co warto odzyskiwać? Co może wam się przydać? Zapraszam na film. Jak widzicie, mam trochę tutaj słoiczków, buteleczek, gdzie wrzucam poszczególne elementy. No i dzisiaj omówimy to, co mnie ciekawi najbardziej. Takie układy BGA. One są lutowane na takie kulki, kulki cynowo chyba srebrne. Te układy mają taki złoty pasek. W tej czarnej płytce mamy druciki złote. A w drugiej części mamy, tak jak widzicie, troszeczkę złota. Ale jeszcze nie bawiłem się w odzysk z tego. I te kuleczki. Ja zbieram. Mam filmy już na swoim kanale, jaka jest wydajność. Jakim sposobem robiłem eksperymenty. A gdzie te BGA znajdujemy? Na przykład komputerówka. Takie układy podobne do nich według niektórych nie zawierają nic. Ale ja lubię się przekonać. Oderwę sobie takich ileś gramów i przeprowadzę eksperyment. Zobaczymy, co się da z tego odzyskać. BGA mogą się znajdować też pod pod tymi radio... Kurczę, no nie mogę teraz wymówić. Radiatorki. O. Ale tutaj akurat jakiś taki znalazł się ten, który podobno nic sobie nie ma. A więc w płytkach komputerowych odnajdziemy te BGA. Zbieram sobie, myślę, że teraz 3 kg zrobię odzysk. Czy będzie spektakularny? Kto zostanie na kanale, zobaczy. Takie układy. Są to też BIOSy. I inne układy, które mają cztery nóżki. Mniej więcej zbieram gabarytowo w takich niewielkich ilościach, wielkościach. Skąd je pozyskuję? Tutaj akurat nie widzę tego, ale już tu w płycie głównej mamy ten układzik. I tak dalej, i tak dalej. Podobne gabaryty, prostokątne, kwadratowe układy zbieram. I myślę też, z kilogram, dwa trzeba nazbierać. Będziemy robić eksperyment. Zobaczymy, jak bardzo jest to opłacalne. Układy scalone akurat na górze tutaj są pomieszane, bo są duże. Też będę rozwalał układy scalone na małe i duże.
No, układy akurat scalonych to tam widać w niektórych płytach. Mamy tutaj scalaki, ale zazwyczaj scalaki występują w innego rodzaju elektronice. Zbieramy. Robiłem kiedyś eksperyment, ale miałem zbyt małą może wydajność z kilograma, więc zbieram, pogrupujemy duże układy, małe układy. Zobaczymy, co wyjdzie. Następną grupą są takie chipsety. Są to już duże, średniejsze, ale dość grube płytki. Też z różnego rodzaju elektroniki wydobywam je. I myślę, że przy paru kilogramach zrobimy porządny odzysk. Dowiemy się na temat opłacalności. Procesory. Od najzwyklejszych po ceramiki. Nie mam akurat może zbyt dużo starych procesorów na tą chwilę. Tymi ze złotymi blaszkami, ale też nazbieram większą ilość. Pogrupujemy. Będzie eksperyment. Z nowszej elektroniki takie płaskie, dość bardzo płaskie, czy kwadratowe, czy prostokątne układziki. Wycinam nożykiem, zbieram. Też musimy mieć pokaźną ilość, żeby dowiedzieć się, czy to jest opłacalne. Następne bardzo fajne układy to są te na przykład, które występują w kościach pamięci. One są podobnie jak BGA, lutowane do płyty. Dość cieniutkie. Fajnie się je wycina i w nich podejrzewam, że może być potencjał, gdyż kość BGA około 2 zł jest warta. Ona nie tylko ma złoty grzebień. Mi się zdaje, że z tego powinno być dużo może złota, surowców tych innych. A czy będzie? Nazbieramy większą ilość. To będzie eksperyment. Fakt, że to, co wam teraz pokazuję, ja zbieram. I myślę, że to jest fajne. Co możemy zbierać? Oczywiście grzebienie. Złote grzebienie można wycinać z różnego rodzaju kart rozszerzeń. Proszę bardzo. Możecie sobie wycinać. Możecie trzymać w całości. Ja do eksperymentu potrzebuję tego dużo, więc ja sobie jeszcze wycinam, zbieram. Wiadomo, że im nowsza elektronika, tego złota jest mniej, więc najfajniejsza jest stara. Jak mówił mój szef, że najlepsze stare to są tylko skrzypce i wino, ale elektronika im starsza, tym lepsza. Później wam pokażę dlaczego. Zbieram sobie też, odrywam piny VGA od tych złącz, na przykład z płyt głównych. Też muszę nazbierać pokaźną ilość, żeby dowiedzieć się o opłacalności. Oczywiście złoto macie wszędzie, czy tutaj, gdzie wkładamy procesor, tutaj, tu, gdzie mamy karty rozszerzeń. Złotko jest tutaj, ale oczywiście, jak znowu mówię, im starsza, im lepsza elektronika, tego jest więcej. To złoto jest grubiej kładzione. To jest chyba płytka od czai, od jakiegoś sprzętu medycznego. Widać, że te druciki są aż złociutkie.
grubo pozłacane. I myślę, że sobie zrobić też eksperyment. Powycinać. Nie powyrywać, bo chcemy ograniczyć cenę. Powycinam sobie takie druciki i zrobimy eksperyment, czy się opłaca zbierać. Jak zwykle widzicie, na płytce macie mnóstwo układów. Tu są fajne kondensatorki tantalowe, żółte, czarne, one mają biegunowość ustawioną. Są kondensatorki SMD malutkie. Ja to wszystko będę zbierał i zbieram. Taka płytka, zobaczcie, układy. Prostokątne, grube, takie. Jakieś biosiki. Złącze VGA. Tutaj mamy grube, ozłocone. Kondensatorki SMD. Wszystko zbieramy. Tu też jest grubo złocone. Poodrywamy. I do eksperymentu będzie idealne. To są stare płytki. Złącza Eltra. To jest pięknie złocone. Te w środku złocenia grube. Grube, mocne. Eltra 851. Możecie sobie posprawdzać w internecie. Myślę, zdaje, że zawsze na to kupiec się znajdzie. Broń Boże wyrzucać. W ogóle jestem przeciwny wyrzucaniu elektroniki. Tu mamy też złocone gniazda, stare, i tranzystory UFO. Tranzystory UFO. Zobaczcie, jakie płytki robili kiedyś. Porównując. Tego się nie da porównać. Tranzystory UFO są bardzo ważne z tego względu, że zawierają w sobie też złoto. Tu mam tranzystory UFO, diody złocone. Ale co mogę wam powiedzieć, i to nie w sekrecie, więcej zarobicie sprzedając to, niż odzyskując złoto. Wiem, że te tranzystory są poszukiwane nieraz przez elektroników, bo mają jakieś fajne parametry, więc mi się zdaje, że zamiast niszczyć, można bawić się w odzysk. Znaczy w odzysk, dać temu drugą szansę. Takie tranzystorki, jak widzicie. Tranzystorki ze złotymi nóżkami. W środku też mają kawałeczek złota. Też pozyskałem z elektroniki. Też fajnie zbierać. Wszelkie złocone blaszki, różne elementy, które gdzieś są, da się łatwo oderwać. Zbieramy. Z przekaźniczków można odrywać srebrne kuleczki, styki na miedzi. Dość szybko się zbiera. Kondensatorki SMD zbieram. Różnie o nich piszą. Zrobię kiedyś eksperyment. Zobaczymy, jakie metale podzyskamy. Możemy zbierać potencjometry. Stare potencjometry mogą zawierać pallad, inne elementy. Proszę, tak wyglądały stare potencjometry. Można by zobaczyć po oznaczeniach, czy mają coś cennego w sobie. A najważniejsza zasada: nigdy nie wyrzucaj, bo zawsze komuś to się przyda. Kondensatorki tantalowe. Zbierać, zbierać, zbierać. Nie zajmują dużo miejsca, a zawsze może na przyszłość komuś innemu się przydadzą, możecie się zamienić. Bardzo fajna rzecz. Ogólnie takie płyty, jak rozszabrujecie, też da się wymienić, jeżeli
ktoś chce, zawsze są czy firmy, czy ludzie, którzy odzyskują z nich. One zawierają dużo miedzi, zawierają dużo cyny. Cyna jest drogim pierwiastkiem, drogim metalem. Miedź, wiecie jak jest, ale jeżeli mając tony takich płyt przemielicie, odzyskacie srebro i inne metale, wszystko się opłaca. No, oczywiście nie opłaca się wyjąć jednego chipa i stracić na wartości tej płyty. Płyty da się łatwo sprzedać. Któregoś razu znalazłem dwa komputery pod śmietnikiem. Poszły na portalu po 50 zł. Całe jednostki. Czy bym zarobił 50 zł odzyskując te elementy? Nie. A ktoś sobie kupił, cieszy się. Co się jeszcze bawię? Bateria od telefonów. Mam dostęp do dużych ilości. Odrywam takie blaszki i na razie zbieram. Kiedyś może opatentuję się jakiś fajny, prosty sposób i coś pozyskamy. Stara elektronika, różnego rodzaju tranzystory. Wszystko posprawdzać. Potencjometry mogą się okazać bardzo cenne. Oczywiście, nie zawsze wszystko, co stare, to zaraz musi być bardzo cenne, drogie i zasobne w pierwiastki, bo te wojskowa aparatura, owszem, zawierała bardzo duże ilości, czy platyny, czy złota, bo musiała być niezawodna i na wojsko się nie oszczędzało. Oczywiście kosztem ludzi. Czy się opłaca zbierać? Ja nie robię tego zarobkowo. Oczywiście odzysk takich surowców czy złota jest w Polsce nielegalny, dlatego ja tego nie robię. Ja to robię tylko eksperymenty. Chcę się dowiedzieć, czy się opłaca. Ktoś może na podstawie mojego filmiku stwierdzić, że jeżeli ma kilogram BGA, no to może wziąć za to 500 zł, a nie, że ktoś go oszuka i chce dać mu 50 zł. Bo oszustów u nas jest dużo. Każdy by chciał na kimś zarobić. Więc decyzja jest dla was, do was jest taka, czy chcecie to zbierać, czy sprzedawać, czy się wymieniać, róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, wszędzie mamy złoto, da się zarobić. Kto ma dostęp do takiej elektroniki, starej elektroniki w dużych ilościach, no to nie będzie wiedział, co to bieda. A jak zostaniecie na moim kanale, z biegiem czasu nazbieram takiej ilości surowców, że będziemy robić eksperymenty i dowiemy się, jak bardzo to się opłaci. Jak macie jakieś pytania, mail jest w opisie filmu. Ja wyłączam kamerę i co? Dalej będę rozbierał. A elektroniki mamy tutaj dużo. Pozdrowienia dla wszystkich oglądających i miłego weekendu. Cześć.